Witam Cię bardzo, kochani. Dużo osób zapytuje, jak oczyścić swój dom. Tak więc dam Wam przepis na oczyszczenie domu z negatywnych emocji, które tam są zapisane. Więc w pewnych domach były kłótnie, były pewne nieciekawe sytuacje. W niektórych domach mógł nawet ktoś zginąć, w niektórych domach bardzo starych mógł ktoś umrzeć. No, różne sytuacje były w różnych miejscach, prawda? Ja proponuję Wam, drodzy kochani, bardzo prosty sposób na oczyszczenie domu z negatywnych wibracji. A więc bierzemy szklankę, zwykłą szklankę, napełniamy tą szklankę solą, mniej więcej aż do samej góry. Prawie że. I potem dolewamy octu, który jest z wina. Ocet z wina, no, żeby tak było mniej więcej 2 cm, 2 mm octu nad powierzchnią soli. Tak troszeczkę ponad tą sól, żeby było ten ocet wstawał. No i kładziemy w pokojach i w pomieszczeniach, w których były złe emocje. Może to być salon, może to być nasz pokój, może to być pokój waszych rodziców. Mogą to być te szklanki wkładane bezpośrednio pod łóżko lub przy drzwiach, w jakimś miejscu, w którym one nie przeszkadzają, w którym naprawdę, w którym mogą stać. Ten system jest bardzo efektywny. Mogą tam się pojawić takie czarne zabarwienia po jakimś czasie, ponieważ te energie negatywne będą właśnie w tej soli. I ja proponuję Wam, drodzy kochani, po jakichś 5 dniach mniej więcej wyrzucenie tego do torby, do śmietnika albo do klozetu i po prostu, żeby to po prostu nie mieć tego w domu. Wyrzucić to po prostu. I poczujecie się w Waszym pokoju o wiele lepiej, o wiele świeżej. Będzie atmosfera już nie taka ciężka, będzie lżejsza atmosfera w danym pomieszczeniu. Będziecie mogli lepiej myśleć, jaśniej myśleć. Właśnie dzięki zrobieniu tego zabiegu oczyszczenia waszego domu, miejsca, w którym przebywacie, waszego salonu. To właśnie jest bardzo efektywny sposób, by oczyścić dany dom ze złych emocji, które w danym miejscu były. Drugim takim systemem, drodzy kochani, co chciałbym zaproponować, to jest taki bardzo fajny proces, który właśnie niedawno się dowiedziałem, to jest tak, wziąć talerz, wziąć 2-3-4 cytryny, pokroić w plasterki, porozkładać na tym talerzu i podłożyć pod łóżko. I podłożyć tą pokrojoną cytrynę pod łóżką. Do czego służy właśnie ta pokrojona cytryna pod łóżkiem? A więc, drodzy kochani, ta cytryna, ona spowoduje lepszy sen. I jeżeli ma osoba problemy bronchitis, czy ma problemy z oddychaniem, wówczas dzięki tej cytrynie będziemy mogli oddychać swobodniej, lżej, nasze płuca będą lepiej pracować. Ja dodam, że ten talerz może tam być dwie noce. Po dwóch nocach ten talerz trzeba po prostu już wymienić na nową cytrynę. Po prostu trzeba pokroić nową cytrynę i podłożyć znowu pod łóżko. To jest bardzo efektywny sposób, ja go praktykuję i pomaga mi bardzo na złapanie takiego głębszego oddechu, bardzo pomaga na płuca, no, jest to jakby taka inhalacja zapachem cytryny właśnie w nocy, podczas snu. Też takim dobrym systemem na odżywienie naszej pamięci, na to, żebyśmy mieli dobrą pamięć, na to, żebyśmy zapamiętywali pewne rzeczy, to jest wąchanie rozmarynu. Tutaj mam przy sobie właśnie rozmaryn, tak wygląda. I właśnie wąchanie tego rozmarynu jakiś czas spowoduje, że pamięć nasza się poszerzy i będziemy mieć po prostu o wiele lepszą pamięć jak poprzednio. To jest właśnie rozmaryn, ja myślę, że w Polsce idzie też go kupić. Też go idzie dostać i właśnie wąchanie tego rozmarynu lub robienie sobie herbaty z rozmarynu. Ja dodam, że herbata z rozmarynu świeżego lub wysuszonego ma tendencję wzmacniającą na cały organizm, po prostu da nam siłę, da nam wzmocnienie naszej energii. Właśnie tak działa rozmaryn, on ma 30 stopni promieniowania pozytywnego. Ja bardzo Państwu polecam ten rozmaryn, jak również tą cytrynę, którą się kroi plasterki i kładzie się bezpośrednio pod łóżkiem. Na marginesie chciałem skomentować, iż nasza firma produkuje aronit. Jest to promiennik mineralny,
pewne modele służą do osobiście, żeby się odpromieniować, można je nosić przy sobie w spodniach lub w kurtce. Następny model home office służy do odpromieniowania mieszkania. Właśnie tym odpromiennikiem zabezpieczymy nasze mieszkanie przed szkodliwym promieniowaniem elektromagnetycznym, który pochodzi od obiektów elektronicznych, jak również od cieków wodnych, od żył wodnych, które występują pod naszym domem. Także na linku pod naszym YouTube'em znajdziecie wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.